Cześć, ja jestem Słomiany i witam was bardzo serdecznie w takiej krótkiej pogadance, ale tym razem temat anime. I tak, mam do was pierwsze pytanie. Wolicie oglądać anime online, czy ściągać od Horrible Subs, a potem brać napisy z anime sub? Ja osobiście wolę jednak ściągać, ponieważ w dzień zwykle nie mam czasu oglądać anime, natomiast wieczorem, żeby się zrelaksować, no to lubię sobie na komórkę zgrać czy coś w tym stylu i oglądać sobie, bo tak jest mi wygodniej, mimo że ten ekranik jest niezbyt duży, aczkolwiek nie wystarcza. No komputerze wiadomo, że jest ten komfort oglądania, ponieważ możemy się rozsiąść w fotelu, czy też nie wiem, podłączyć jakiś nośnik do telewizora i na nim sobie oglądać. Natomiast ja nie preferuję oglądania online, ponieważ nie mam czasu w dzień. Natomiast jeżeli ściągnę, no to wieczorem sobie odpalam. I czasami już nawet jak nie jestem przy komputerze, no to to jest ta wygoda, że mogę sobie ściągnąć na komórkę i sobie na niej oglądać. Już nie będąc podłączony do komputera bezpośrednio. No i dobra. Jestem ciekawy, jakie są wasze ulubione gatunki. Ja to o wszystkich swoich nie będę mówił ulubionych, ponieważ nie chcę, żeby ta pogadanka była zbyt długa, więc powiem o dwóch. Komedia. Ostatnio oglądałem właśnie Seitokai Yakun Doimo, jak się tak się to czyta. Naprawdę świetna komedia, bardzo mi przypadła do gustu. No i lubię oglądać komedię, ponieważ wtedy się mogę zrelaksować. Są niektóre poważniejsze anime, na przykład gdzie są poważniejsze motywy. Czy też akcja jest dosyć, że tak powiem, gęsta atmosfera i akcja jest dość mocna. Więc wolę czasami sobie odpalić coś luźnego, jak na przykład Nisekoi, czy właśnie ostatnimi czasy, ostatnio oglądałem Seitokai Yakun Doimo. I to jest fajne, bo człowiek się może odprężyć i pośmiać. Do drugiego gatunku romans. No niektórzy może postrzegają dziwne to, że część męska ogląda romanse. Aczkolwiek nie jest to według mnie dziwne, no bo wiadomo, są różne gatunki i różni odbiorcy. Można powiedzieć, że... Tak można byłoby powiedzieć, że to dziwne, że dziewczyny oglądają shoneny. A oglądają i naprawdę jest dosyć spora grupa odbiorców. Dlatego, według mnie każdy gatunek jest dla każdego, oczywiście nie licząc yaoi oraz yuri, bo to... Nie wiem, dla kogo to jest stworzone. No, yaoi, dobra. Yuri czasami nawet lubią obejrzeć, aczkolwiek yaoi nie trawię. I ostatnią rzeczą, jaką chciałem powiedzieć w tej pogadance, to jest kreska. Dlaczego? Ponieważ wiele osób porzuciło Kill la Kill już w samym początku. Uznali, że ta kreska jak na rok 2014, czy tam 2013-2014, jest słaba. Ale ja chciałbym się zapytać, czy naprawdę sądzicie, że jak na rok 2013 to twórcy by pozwolili, aby kreska była taka słaba? Czy też, mogliby przecież o wiele lepszą zrobić, ale nie. Moc tej kreski i to, że naprawdę bardzo mi się podoba, to jest oryginalność. Jest to jedna z niewielu tak oryginalnych kresek, z jakim się spotkałem. Jest bardzo podobna do tej Tengen Toppa Gurren Lagann. Niestety nie oglądam, ale wiem, bo tam patrzyłem skany. Naprawdę, jeżeli kreska jest nawet tak bardzo hardkorowa jak w Kill la Kill, szczerze mówiąc, ja się przyzwyczaiłem po pierwszym odcinku. Czy nawet w połowie. Mnie ona zupełnie się nie przeszkadzała. Natomiast wiele osób sądzi, że ta kreska jest słaba, że nie mógł się w ogóle do niej przemóc, że dlaczego wszyscy się jarają tym anime, jest takie słabe, kreska jest beznadziejna, a właśnie dla mnie nie. Cała moc tego anime leży w tej kresce. No, dobra, to jest jeden z elementów, jeden z bardzo mocnych plusów tego anime według mnie. To właśnie kreska, oryginalna, nie do pomylenia z żadnym innym anime. Więc dla mnie kreska, nawet czasami jest, jeżeli kreska jest bardzo hardkorowa, jak na przykład Kill la Kill, no to fabuła musi być dla mnie dość mocna, abym przemógł tę kreskę. Akurat w Kill la Kill mnie kreska nie przeszkadzała. Tylko po prostu byłoby mi ciężko się przestawić na nią. Ale na przykład w przypadku Mank, dla mnie fabuła musi być bardzo dobra, żeby pokonała kreskę. Na przykład była chyba Akuhana, tego nie oglądałem, mam na liście. Nie wiem, czy warto obejrzeć. Może wy oglądaliście to anime? Jeżeli tak, bym poprosił o jakieś zdanie wasze na temat, wasze opinie na temat tego anime. Tam kreska jest naprawdę dziwna i bardzo nietypowa, dlatego zainteresowałem się tym anime, ale czy to jest dobre, no to nie wiem. Więc tak w sumie w ciemno będę oglądał. No i tyle w tej pogadance. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to mile widziałam po górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.